Kolejna sesja Rady Miejskiej znów dostarczyła wielu emocji, choć może nieco mniej jak to poprzednie posiedzenie z końca września. Radni tym razem pochylili się m.in. nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wieluń na ten rok. Ponieważ na poprzednim posiedzeniu nie zgodzono się na zaciągnięcie kolejnego wielomilionowego kredytu, burmistrz zapowiedział cięcia wydatków zaplanowanych na ostatnie miesiące tego roku. Wielu radnych nie zgodziło się ze zmianami zaproponowanymi przez włodarza miasta. Przy okazji wyszło na jaw, że firma Tergopower, ta sama, o której mówiono w kontekście budowy w Wieluniu elektrowni pozyskującej energię ze spalania słomy, wpłaciła na konto gminy Wieluń kwotę 50 tysięcy złotych tytułem darowizny na wsparcie finansowe sportowej imprezy Giganci Siatkówki. Złożyłem w imieniu klubu Przyjazna Gmina na ręce pani Joanny Piuk-Skotnickiej prośbę o informację między innymi na temat darowizny na organizację turnieju Giganci Siatkówki w wysokości 50 tysięcy złotych. Do dzisiaj tej informacji nie otrzymaliśmy. Wcześniej też pan radny Wojtuniak w rozmowie z panią skarbnik też pytał, kto wpłacił darowiznę w wysokości 50 tysięcy. Też pani skarbnik nie udzieliła odpowiedzi, chociaż przypomnę, że żelazną zasadą w gospodarowaniu środkami publicznymi zgodnie z ustawą o finansach publicznych jest jawność i przejrzystość. Sprawa gigantów siatkówki stanęła na jednej z komisji i zadawałem panu podobne pytanie jak przed chwilą pan radny Majcher, czyli cóż to za firma, dlaczego wpłaca pieniądze na konto gminy, a nie czyni tego bezpośrednio, że tak powiem, na... No, mieliśmy dostać te odpowiedzi, tych odpowiedzi nie było. Jak rozumiem, giganci siatkówki zostali już podsumowani, cała impreza została podsumowana, rachunki są wystawione, więc w jaki sposób pan w tej chwili zamierza wydatkować te 50 tysięcy na darowizny na gigantów siatkówki? Czy ma pan zamiar wystawiać, nie wiem, rachunki bądź faktury z datą wsteczną, bądź jakiegoś innego typu zabiegi czynić? Pani skarbnik, na jakiej podstawie odmówiła pani przewodniczącemu komisji rewizyjnej dostępu do informacji, kto dokonał wpłaty na konto gminy Wieluń 50 tysięcy złotych? Czy taka informacja według pani wiedzy jest informacją niejawną i gospodarka finansowa gminy jest niejawna i pani nie mogła tej udzielić odpowiedzi? Mówiąc troszkę żartobliwie, serial musi trwać nadal, związany... Zielona gąska. Tak, zielona gąska, teatrzyk Zielona Gęś działa bardzo prężnie. Próby widać są organizowane w sposób regularny. Próby są organizowane w sposób bardzo regularny i na głównej sztuce, na spektaklu każdy radny wciela się idealnie w role, które zostały mu przez pana reżysera wydane. Tu nie ma żadnego teatru Zielona Gąska, mówię to na własny rachunek. To jest posiedzenie Rady Miasta i bardzo proszę się zachowywać. Darowizna, która wpłynęła na organizację, na współorganizację przedsięwzięcia pod nazwą Giganci Siatkówki, wpłynęła od firmy Tergopower. Nie jest to absolutnie nic złego, że... Absolutnie nie jest to nic złego, panie radny Majcher. Proszę, panie radny Majcher, proszę was kontynuować. Absolutnie jest to transakcja zgodna z polskim prawem. Jest to darowizna, która wpłynęła celowo na organizację przedsięwzięcia Giganci Siatkówki. Nie ma tutaj absolutnie nic złego. Nie jest w tej kwocie ani w tytule, nie jest to zapis, który by cokolwiek tutaj złego czynił.
Jest to, uważam, bardzo dobre, że firmy chcą współorganizować i wpłacać na konto gminy środki, które mogą być przeznaczone na tego typu bardzo potrzebne inicjatywy, bo też przypomnę, że dzięki tej inicjatywie została pomoc dokonana na konto chorej Żanety Szczuki. Pan radny Wojtuniak któregoś dnia był u mnie. Rozmawialiśmy o umowach dzierżawy, dotyczyły cukrowni. Pan radny wychodząc zapytał o darowizny. Wówczas poinformowałam, że szczegóły te wszystkie umowy zawierało Biuro Obsługi Burmistrza. I w związku z tym bardzo proszę, że tam wszystkie pan radny uzyska informacje. I tutaj nie było jakiś ze strony pana radnego, że nie zwróci się. Także nie. Rozumiem, że pan przewodniczący komisji rewizyjnej nie zadawał pani pytania, kto wpłacił darowiznę w wysokości 50 tysięcy. Nie było takiego pytania. Odpowiadam, jak było zapytał. Czy było takie pytanie? Zapytał o darowiznę. Wówczas ja odpowiedziałam, tak, że w tym zakresie wszelkie umowy przygotowywało Biuro Obsługi Burmistrza. Jeżeli nie stanowi to żadnej przeszkody, proszę się tam zwrócić. Radni, jak słyszeliśmy, bardzo źle to odebrali. Dyskusja trwała dalej, by chwilę potem w kierunku Pawła Okrasy skierować wręcz korupcyjne zarzuty. Mówimy tutaj o tak zwanej organizacji turnieju Giganci Siatkówki. Cel tej imprezy to, z tego co mi wiadomo było, co pan burmistrz głośno zakomunikował, że jest to turniej charytatywny na rzecz mieszkanki naszej gminy Wieluń, Żanetki Szczuki. I pieniądze miały być zebrane z biurka z tej organizacji tego turnieju na rehabilitację tej dziewczynki. Proszę mi teraz powiedzieć, jaka kwota została zebrana i przekazana na leczenie tej mieszkanki, dziewczyny. Filipiki i wszystkie popisy oratorskie pana burmistrza nie przykryją tego, co słyszymy, tej sytuacji, w której się znajdujemy. Śmiem powiedzieć, że dla mnie to, co przed chwilą usłyszeliśmy, nosi znamiona co najmniej korupcyjne, znamiona takiej patologii politycznej, bo jeśli słyszymy, że mamy darowiznę 50 tysięcy od firmy Tergo Power, która to firma na poprzedniej sesji tak naprawdę chyba oczekiwała od Rady Miejskiej tego, że przyjmiemy uchwałą zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego i będzie mogła rozwijać swoje inwestycje. No dla mnie, proszę państwa, jest to po prostu szok. Nie wiem, co mam w tej chwili o tym wszystkim myśleć. Jest to dla mnie naprawdę szokująca, panie burmistrzu, informacja. Tym bardziej, że nie odpowiedział pan, w zasadzie powiedział pan tylko tyle, że te pieniążki zostaną w tej chwili opłacone rachunki. Kilka tygodni po zakończeniu gigantów, ja uważam, że wszystkie rachunki zostały zapłacone, że tak jak pani radna Freus pyta, że pieniądze zostały przelane na konto Żanety. Ja jestem też zszokowany, chociaż tak szczerze mówiąc przypuszczaliśmy. Pytanie jest tylko, dlaczego to było tak długo utrzymywane w tajemnicy. To w tajemnicy nie mogliśmy się od samego początku, ja już mówię, my zgłosiliśmy wniosek, wysłaliśmy wniosek o ujawnienie tej informacji tydzień temu, nawet ponad tydzień temu. Również i ze strony pani skarbnik nie można było uzyskać tej informacji. No teraz już wiem. Tak samo jak było w przypadku Tergo Power jako przyszłego potencjalnego inwestora na naszym terenie, o którym to, których to no, zamiarach no, nic rada ani społeczność wieluńska nie wiedziała. To też była tajemnica. No i teraz rozumiem, dlaczego te dwie tajemnice akurat ze sobą no, tutaj wspaniale korespondują. Do czasu, dopóki nie zostaną wszystkie rozliczenia związane, choćby tak jak to, o którym dzisiaj tutaj mówimy, czyli te 50 tysięcy, no nie możemy w tej chwili tej kwoty w sposób jednoznaczny potwierdzić, natomiast jest planowana na następny tydzień konferencja prasowa i spotkanie z mamą Żanety i z Żanetą, żeby tą kwotę oficjalnie przekazać. Natomiast oczywiście pan radny Kucharski i pan radny Majchier tutaj przedłożyli przed państwem tutaj korupcję administracyjną, prawda? Korupcję.
Proszę Państwa, gdyby firma Tergo Power wpłaciła pieniądze bezpośrednio na stowarzyszenie albo bezpośrednio na konto Żanetki, to wtedy byście podnosili, że to jest dopiero korupcja. To jest dopiero korupcja, dlatego że to było wpłacenie pieniędzy na konto gminy z wyraźnie zapisanym tytułem koszty organizacji, współorganizacji przedsięwzięcia pod nazwą Gigantów jest bardzo transparentne. Mało tego, proszę Państwa. Firma Tergo Power wpłaciła tą kwotę 29 września, czyli po sesji, kiedy Wysoka Rada odrzuciła uchwałę o zmianie planów miejscowych. Panie Radny Majcher, gdyby wpłacili to przed, to wtedy oczywiście natomiast Panie Burmistrzu, dlaczego w budżecie 26 już w zmianach Panie Przewodniczący, niech Pan nie wchodzi też w rolę taką, że Pan przerywał. Ja dokończę swoją myśl i też o tym powiem. To bardzo proszę mówić całą prawdę. Tylko mi nie przerywajcie. Proszę bardzo. Tylko mi nie przerywajcie, bardzo proszę. Kwota wpłynęła 29 września. Umowa była zawarta jeszcze przed turniejem właśnie, który się odbył. Ale kwota fizycznie można było, nie trzeba było wpłacić tej kwoty. Mówię o tym, że środki pieniężne zostały wpłacone po sesji, jak Rada nie przyjęła uchwały, która umożliwiała wybudowanie w Wieluniu elektrowni na biomasę, na słomę. Proszę Państwa. W dalszej części obrad przy punkcie dotyczącym zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Wieluń głos ponownie zabrał Grzegorz Kucharski. Krytykę ostatnich poczynań włodarza miasta zakończył wręczeniem Pawłowi Okrasie kubła zimnej wody. Kubeł szybko jednak zniknął ze stołu obrad. Zobaczmy, jak to wyglądało. Dotrzymując słowa, panie burmistrzu, klub radnych Sport, Zdrowie, Edukacja przedkłada panu dziś kubeł zimnej wody, symboliczny kubeł zimnej wody, wyrażając jednocześnie żal, że nie jest to butelka szampana, o której mówiliśmy, oraz że przez tak długi okres czasu my, radni i mieszkańcy gminy Wieluń, byliśmy karmieni obietnicami bez pokrycia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panu radnemu. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę panią radną honoradę Freus Grzelak. I na razie tyle. Sesja, którą w całości pokażemy Państwu w drugiej odsłonie tematu tygodnia, zakończyła się podjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 21 radnych głosowało za. Obecnych na sali jest 21 radnych, a zatem stwierdzam, że Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu. Dziękuję bardzo.